Poczuwam się do obowiązku przedstawić waszej eminencji w sposób szkicowy przebieg wypadków i ich skutków w Gdyni. No i leżał tam, a było widać, że dziurka. Prałat był tym wstrząśnięty, naprawdę był wstrząśnięty ogromnie. Mniej więcej po 2-3 miesiącach mieliśmy w Gdyni najlepiej opracowaną liczbę poszkodowanych. Co najważniejsze, podtrzymywał pamięć o grudniu, co wtedy przecież jeszcze było nielegalne, dopiero pierwszy raz. To fakt. W 80 roku można. To fakt, ale również msze za pomordowanych, to się nazywało dokładnie, to nie były jakieś tam ofiary wydarzeń grudnia, to byli zamordowani w Gdyni, czyli nadawał temu odpowiedni charakter i definicję stosowną do tego dramatu, który miał miejsce. Pamiętam ten moment, kiedy ogłosiłem, że jutro przyjeżdża do nas ksiądz Jastak, odprawić muszę. Ci ludzie nagle jakby się sami w sobie przemienili. To było niezwykłe, bo on jeszcze nic nie powiedział, a już dało się zauważyć, jakby tchnął takiego ducha trwania w tych ludzi. Jednak ta wiadomość, że żyjemy, że była msza, że się wyspowiadamy, dała taką nadzieję, że rodziny też się dowiedzą, że żyjemy i że może wygramy, no i wygramy. Ksiądz Hilary Jastak mówił, my trzymamy z Bogiem, jeżeli będziemy trzymać z Bogiem, to zawsze odniesiemy zwycięstwo.